Wybory w gminie Jaworzyna Śląska przeprowadzono stosunkowo szybko, bo już na początku grudnia. We wszystkich wsiach odbyły się bez większych incydentów. W tej kadencji w naszej gminie postanowiono, że wybory przeprowadzone będą w pierwszej połowie grudnia, czyli dosyć szybko. 16 grudnia odbyły się ostatnie wybory w ostatnich dwóch wsiach, to jest w Czechach i w Pasiecznej. W tej chwili jesteśmy już po wyborach w całej gminie. 9 wyniki wyborów są takie, że na 9 wsi, w 9 wsiach pozostali dotychczasowi sołtysi, a w 3 mamy nowych sołtysów. Jednocześnie z wyborami zorganizowano spotkania z mieszkańcami, w których udział wziął burmistrz Grzegorz Grzegorzewicz oraz poszczególni radni. Zebrania wiejskie były również okazją do omówienia najistotniejszych spraw dla poszczególnych wspólnot wiejskich.